Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Witam się z Wami po krótkiej przerwie, która niestety wyniknęła z tego, że coś mnie rozłożyło. Został mi jeszcze kaszel, ale mam nadzieję, że jakoś nie będzie przeszkadzał w nagraniu. No i oczywiście za oknem dalej remont, więc z góry przepraszam za wszystkie stuki, puki, ale nie mam niestety na to wpływu. A dziś sprawa, która od razu zwróciła moją uwagę i myślę, że większości z Was również zwróci, bo w pewnym sensie dotyczy każdego z nas. Otóż dzisiaj sprawa, która może poniekąd odpowiedzieć na pytanie, czy można za bardzo wsiąknąć w tematykę true crime. Bo chciałabym Wam opowiedzieć o pewnej fance tego typu treści, która w ten sposób zdobytą wiedzę postanowiła wykorzystać w swoim życiu. Jak dowiedziałam się o tej sprawie, to właśnie mi się tak skojarzyło, że często, jak mówiłam, że interesuję się tematyką kryminalną, to dużo osób robiło wielkie oczy i się trochę dziwiło. Później, jak założyłam podcast i wokół mnie zrobiło się trochę więcej osób, które podzielają moje zainteresowania, to jakoś mi się to tak znormalizowało. Nie widziałam w tym nic niepokojącego. I oczywiście nie chodzi mi o to, że każdy, kto interesuje się tego typu tematyką, to potem może zrobić coś złego, ale warto też pamiętać o tym, że gdzieś ta granica powinna być. A dzisiejsza właściwie antybohaterka zdecydowanie ją przekroczyła. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Telefon Vicky Betap niespodziewanie zawibrował. Zasygnalizował nieoczekiwaną rozmowę wideo od jej przyjaciółki Shay. Gdy odebrała, to, co zobaczyła, sprawiło, że zamarła. Jej przyjaciółka właśnie jej wyznała, że kogoś zabiła. Ale co gorsze, nie brzmiała, jakby była tym przerażona. Wręcz przeciwnie. Po tym, co usłyszała, nie mogła pozostać obojętną. Po zakończonej rozmowie natychmiast zadzwoniła na policję. Havant to miasto w Anglii, w hrabstwie Hampshire. Leży około 31 km od miasta Southampton i około 100 km od Londynu. Liczy sobie około 45 tysięcy mieszkańców. A w 2022 roku jedną z jego mieszkanek była 27-letnia Shay Groves. Prawdziwa miłośniczka kryminałów, która na ścianach swojego pokoju miała plakaty przedstawiające seryjnych morderców. Od 2 lat regularnie pochłaniała wszystkie dokumenty kryminalne. Fascynowało ją to, jak mordercy unikają złapania. Studiowała więc uważnie ich historię i wyciągała wnioski, które kiedyś być może miały jej się przydać. Zanim jednak dojdziemy do tego, co takiego zrobiła Shay, prześledźmy jej historię, by lepiej to wszystko zrozumieć. Shay urodziła się w styczniu 1996 roku, a jej dzieciństwo nie należało do najłatwiejszego. Już od małego doświadczała przemocy fizycznej, psychicznej, a także była wykorzystywana seksualnie. Ze względu na to, że zawsze trochę odstawała od swoich rówieśników, jeśli chodzi o zainteresowania czy wygląd, to trzymała się na uboczu. Wiązało się to też z tym, że dzieci często z niej drwiły, żartowały. Nie była przez nie akceptowana. Shay ubierała się na czarno. Lubiła takie mroczne klimaty, przez co sprawiała wrażenie, że jest jakąś dziwaczką według jej rówieśników i nie chcieli się z nią zadawać. Do tego nie była też pełnosprawna fizycznie. Otóż miała problemy ze słuchem, co wiązało się z tym, że musiała nosić aparat słuchowy. To również dosyć szybko stało się obiektem drwin. Dziewczynka nie radziła sobie zbyt dobrze z taką sytuacją. Nie wiedziała też, gdzie szukać pomocy, z kim porozmawiać. W zasadzie nie miała wsparcia w swojej rodzinie. To też sprawiło, że zaczęła cierpieć na depresję, a wkrótce też zaczęła się okaleczać.
Wtedy też po raz pierwszy w swoim życiu zetknęła się z psychiatrą. Została przebadana i zdiagnozowano u niej chorobę afektywną dwubiegunową. Jednak mimo, że wydawało się, że otrzymała jakąś pomoc, to wcale tak nie było. Dalej została ze wszystkim sama. To sprawiało, że kontynuowała samookaleczanie się, a do tego sięgnęła jeszcze po używki, w tym wypadku po narkotyki i alkohol. W tym czasie też jej styl można by przyrównać do stylu Gotki. Słuchała dużo heavy metalu, nosiła ze sobą pentagramy, łańcuchy, lubiła horrory. To sprawiało, że wciąż odstawała od rówieśników, którzy nie chcieli za bardzo się z nią zadawać. Co prawda pojawiły się jakieś osoby w jej życiu, które ją akceptowały i które jednak raczej mogłaby nazwać znajomymi niż przyjaciółmi. Ale nie chodziło tylko o to, że Shay odstraszała innych wyglądem, ale też o to, że właściwie sama przez to wszystko, czego doświadczyła, odsuwała się od ludzi. Trudno było do niej dotrzeć. A gdy już się z kimś zbliżała, to można powiedzieć, że nie była to znajomość na równi. Bo Shay wybierała sobie znajomych, na których mogła wpływać. Była osobą dosyć manipulującą. Z jednej strony wycofana, ale z drugiej dominująca w relacjach. W końcu przez te wszystkie lata udało jej się zaprzyjaźnić z dwiema dziewczynami, Lauren i Vicky. Z tych dwóch raczej bliżej była z Lauren niż z Vicky, ale być może też dlatego, że Lauren była bardziej jej podporządkowana. Dlatego przyjaźń w trójkę była dosyć problematyczna, zawsze jednak tworzyła się jakaś para. I tutaj bardziej dominowała relacja Lauren i Shay. To, co jednak warto podkreślić, to właśnie gdyby tak przyjrzeć się im z boku, to Shay jakby nimi dowodziła, była, można powiedzieć, taką przywódczynią tej trójki. Ale jeśli chodzi o to, jak podchodziły do tego Vicky i Lauren, to w przypadku Vicky był raczej bunt, nie była tak podatna na manipulację Shay. A w przypadku Lauren to rzeczywiście było tak, że co powiedziała Shay, to było święte. Prawdopodobnie wynikało to z tego, że dziewczyny, które zaprzyjaźniły się z Shay, również nie były jakoś bardziej popularne. I na przykład Lauren do czasu, kiedy zaprzyjaźniła się z Shay, to nie miała żadnych przyjaciół. Być może właśnie to sprawiło, że czuła się wobec niej jakoś zobowiązana, że musi się jej odwdzięczyć. Więc jeśli tylko jej przyjaciółka miała jakąś prośbę, to ona natychmiast ją spełniała. Nie było żadnej dyskusji. W tym czasie Shay dalej miała problemy w domu i w końcu to sprawiło, że zdecydowała się z niego wyprowadzić. Właściwie uciekła z domu. Jak mówiłam, w jej domu było pełno przemocy i to sprawiło, że dziewczyna nie wytrzymała. Postanowiła, że poradzi sobie sama. Właściwie w tej sytuacji to wszystko było lepsze niż jej własny dom. Tylko że Shay nie miała żadnego planu, po prostu uciekła i liczyła, że jakoś sobie poradzi. Początkowo po prostu, gdy spotykała się z jakimś chłopakiem, to u niego pomieszkiwała. Tylko że wynosząc takie wzorce z domu, miała predyspozycję do umawiania się z chłopakami, którzy także przejawiali agresję. Więc trochę wpadała w takie błędne koło, bo spotykała się z kimś, zaczynała u niego mieszkać, robiło się agresywnie, uciekała od niego i poznawała kolejnego i schemat się powtarzał. Aby to wszystko jakoś przetrwać, dalej kaleczyła swoje ciało, dalej sięgała po narkotyki i alkohol. Mniej więcej trwało to do momentu, aż Shay skończyła 20 lat. To właśnie wtedy poznała mężczyznę, który wydawał się w końcu przełamywać ten cały schemat. Który w końcu wydawał się być dobrym partnerem. Miał na imię Ashley, a ich relacja wydawała się w końcu być stabilna i dawała Shay bezpieczeństwo. Wkrótce wydarzyło się też coś, co miało kompletnie odmienić jej życie. Otóż okazało się, że kobieta była w ciąży. I to był właściwie dla niej przełomowy moment. Postanowiła, że teraz ma motywację, by wszystko zmienić.
W związku z tym odstawiła używki i zaczęła dbać o swoje zdrowie. W tym także o zdrowie psychiczne. Gdy teraz wybrała się do psychiatry, postawiono jej jeszcze dodatkową diagnozę. Złożony zespół stresu pourazowego. Zespół ten łączy w sobie cechy zaburzeń stresowych pourazowych i zaburzeń osobowości. Jego przyczyną są traumatyczne wydarzenia przeżywane przez pacjenta. I warto tutaj zaznaczyć, że jednostka ta rozwija się u osób, które doświadczają traumy wielokrotnie lub przez bardzo długi czas. Takimi wydarzeniami mogą być m.in. przemoc seksualna, udział w długoterminowych działaniach wojennych, bycie więzionym przez dłuższy czas i wielokrotne doświadczenie przemocy w środowisku rodzinnym. Mimo że Shay nie było zbyt łatwo, to robiła co tylko mogła. Na pewno motywacją było to, że była w ciąży. I wydawało się, że jest właściwie na dobrej drodze, żeby jakoś to swoje życie poukładać, zapanować nad zdrowiem. Jej córka przyszła na świat w kwietniu 2017 roku. I od razu bardzo ją pokochała. Realizowała się w roli matki. Niestety jednak w ich związku nie było już tak dobrze. Ze Shleyem coraz mniej się dogadywali. W końcu zapadła decyzja o rozstaniu i Shay z córeczką musiały się wyprowadzić. Oznaczało to, że kobieta znowu nie miała gdzie mieszkać. W związku z tym udała się tam, gdzie wiedziała, że otrzyma pomoc, czyli do schroniska dla kobiet. Shay wiedziała jednak, że nie będzie chciała tutaj długo zostać, że to nie jest miejsce dla niej i jej dziecka. Myślała, co może zrobić, aż w końcu przyszedł jej do głowy pewien pomysł. Uznała, że czas odnowić starą znajomość i w ten sposób odezwała się do Lauren. Tak się jakoś złożyło, że u Lauren również w życiu się nie poukładało. Ona także miała córeczkę i obecnie samodzielnie ją wychowywała. Ponieważ Lauren zawsze była wpatrzona w Shay i szła jej na rękę, to gdy ta się do niej odezwała i zaproponowała, żeby razem coś znalazły, to Lauren jak najbardziej na to przystała. Właściwie było to całkiem korzystne dla obu. Mogły razem mieszkać, wspierać się w wychowywaniu córek, dzielić doświadczeniami i po prostu mieć też z kim porozmawiać. Razem też wystąpiły o mieszkanie komunalne i wkrótce otrzymały pozytywną decyzję. Po raz kolejny więc Shay w pewnym sensie zaczynała od nowa. Ale ona jako osoba właściwie wiele się nie zmieniła. Jeśli chodzi o jej zainteresowania, to dalej była taka mroczna, można powiedzieć gotycka. Dalej oglądała horrory i słuchała heavy metalu. Sprawiała wrażenie bardzo pewnej siebie. A gdy jeszcze do tego zaczęła robić tatuaże, to wrażenie się pogłębiało. Sprawiała, że inni czuli się przy niej onieśmieleni. A tych tatuaży zaczęła też sobie robić naprawdę sporo. I to nie tylko na ciele, ale także na twarzy. Zwłaszcza ten tatuaż na twarzy sprawiał, że można było poczuć niepokój, gdy się z nią obcowało. Bo jak zobaczycie na zdjęciu, czy to miniaturki, czy pewnie teraz na YouTubie leci gdzieś zdjęcie Shay, to możecie zauważyć, że miała na twarzy taki sztylet. I ten sztylet tak został zrobiony, że wyglądał, jakby przechodził przez jej oko. Rękojeść była nad brwią, potem jakby była przerwa, było oko i pod okiem było ostrze. Do tego jeszcze kobieta miała sporo piercingu na twarzy, m.in. w brwi. Miała też kolczyk na górze nosa, w policzku i jakby taki delikatny uśmiech na brodzie z kolczyków. A do tego jeszcze kolczyk w ustach, w dolnej wardze. Więc jak tak się patrzy na to jej zdjęcie, to można mieć takie wrażenie, że wydaje się właśnie groźna. Na pewno wyróżniała się z tłumu. Oczywiście to jest bardzo subiektywne, jak ją odbierzemy. Mówię tutaj głównie o swoich odczuciach. Shay dosyć dobrze się czuła z tym, jakie wrażenie wywoływała u innych. Podobało się jej też to, że właśnie była taka dominująca, że inni jej słuchali. Na swoich mediach społecznościowych przedstawiała się jako taka typowa, szczęśliwa matka. Dzieliła się tym, co danego dnia robiły, czy gdzieś podróżowały, czy siedziały w kuchni. Wydawało się, że Shay naprawdę spełnia się w roli matki.
Zapewniała, że zawsze będzie ją wspierać, że rośnie z niej niezależna, piękna dziewczyna z pełnym temperamentem. Była naprawdę z niej dumna. I wydawało się, że faktycznie relacja między nią a jej córką jest naprawdę dobra. Ale nie można było tego powiedzieć o tym, co działo się między nią a Lauren, czyli jej przyjaciółką. Bo w zasadzie dosyć szybko wróciły do relacji, jaką miały jako nastolatki. Czyli gdy to Shay była w cudzysłowie ta wyżej, a Lauren ta niżej. Można powiedzieć, że kobieta owinęła swoją przyjaciółkę wokół palca. A ta, nie chcąc jej zdenerwować czy stracić jej sympatię, zainteresowanie, robiła wszystko, co ta jej kazała. A Shay w zasadzie nie miała żadnych oporów, aby nakazywać jej robić bardzo dziwne rzeczy. Począwszy od tego, że miała za nią wykonywać różne obowiązki domowe, opiekować się jej córką, do tego stopnia, że nawet zakładała czasami Shay skarpetki, gdy tej się nie chciało. Więc w zasadzie bajka o idealnym życiu Lauren Shay szybko się skończyła. Lauren trochę wpadła w pułapkę, bo nie dość, że musiała się sama opiekować swoim dzieckiem, to jeszcze zajmowała się dzieckiem Shay, a do tego często swoją przyjaciółką. Ale mimo, że ten układ nie należał do najlepszych, to jakoś kobiety w nim trwały. A potem przyszła pandemia. I tym bardziej nie miały wyjścia. Shay z racji tego, że nie za bardzo miała co robić, to zaczęła oglądać różne programy w telewizji. Zwłaszcza zainteresowały ją dokumenty kryminalne. Wkrótce też zaczęła czytać książki o tej tematyce. Potrafiła nie spać do późnych godzin, aby poznać historię kolejnych seryjnych morderców. Potrafiła też kilkukrotnie przeczytać o nich książki, aby dobrze zrozumieć ich historię, wyłapać szczegóły. Fascynowało ją to, jak wymykali się policji. To właśnie wtedy na ścianach jej pokoju zawisły plakaty z seryjnymi mordercami. Między innymi był tam Richard Ramirez, Charles Manson, Jeffrey Dahmer, Peter Sutcliffe, Ted Bundy czy Rose West. Tak przy okazji o Rose West i jej mężu Richardzie Ramirezie, Jeffreyu Dahmerze i Peterze Sutcliffe znajdziecie odcinki w podcaście. I tutaj warto się zatrzymać, bo myślę, że to jest taka dosyć sporna kwestia. Bo z jednej strony sami interesujemy się tematyką kryminalną, z drugiej pytanie, gdzie jest właśnie ta granica? Gdzie powinniśmy się zatrzymać? Czy to, że Shay miała te portrety, to już właśnie jest przekroczenie tej granicy? Na pewno kojarzycie, że jej były takie kolorowanki, kubki, koszulki z takimi właśnie postaciami seryjnych morderców. I wiem, że to też już wzbudzało wiele wątpliwości. Z jednej strony jest coś takiego, że ludzi to fascynuje i z jakiegoś powodu chcą się otaczać takimi seryjnymi mordercami. Z drugiej właśnie pytanie, czy to już powinno budzić nasz niepokój. Jak uważacie, jakie jest w ogóle wasze podejście do tej kwestii? Też mi się tak kojarzy, że przecież wielu było takich naśladowców seryjnych morderców, którzy też zaczynali od tego, że się nimi fascynowali, a potem chcieli odtworzyć ich zbrodnie. Może Shay nie miała takiego planu, że stanie się seryjną morderczynią, ale na pewno podziwiała tych wszystkich zabójców. I to właśnie na tej zasadzie, że o, jak oni to wymyślili, jak oni to zrobili, że im uszło to na sucho, jak działali i jakie w końcu popełnili błędy, że zostali złapani. To w zasadzie dosyć nietypowe też, bo mam wrażenie, że większość z nas raczej neguje zachowanie tego typu osób, mam na myśli morderców, a ta fascynacja chyba rzadko się pojawia, przynajmniej mam taką nadzieję. Jeśli chodzi o to, jak Shay komentowała to, że ma te portrety morderców na ścianie, to mówiła, że to taki czarny humor. Ale to chyba nie była do końca prawda, bo jak już mówiłam, raczej ona ich podziwiała niż z nich drwiła. Zresztą te portrety to nie była jedyna kwestia, która mogła budzić czyjeś wątpliwości. Wspominałam wam już o tym tatuażu w kształcie sztyletu, który miała na twarzy i to nie był przypadkowy tatuaż. Bo Shay też kolekcjonowała takie sztylety, miała całkiem pokaźną kolekcję.
I to nie były takie zwykłe sztylety, tylko zostały jeszcze określone jako takie ozdobione sztylety celtyckie. Jedna z osób, która znała kobietę w dzieciństwie, wspominała też, że od najmłodszych lat była fanką laleczki Chucky, czyli tej takiej morderczej laleczki. Do tego była poganką i często odprawiała pogańskie rytuały. Twierdziła, że te sztylety właśnie służą jej do tych rytuałów. Do tego miała też różnego rodzaju pistolety, topory, ostre noże. Właściwie cały jej dom był wypełniony różnego rodzaju bronią. Do tego jeszcze interesowała się BDSM. Miała różne seksualne fetysze i one najczęściej wiązały się z dominacją i różnego rodzaju przemocą. Wbrew pozorom, Shay jednak nie miała problemu z tym, aby poznać kogoś, kto będzie podzielał jej zainteresowania. Tak się stało w styczniu 2022 roku, kiedy to w pubie poznała Frankiego Fitzgeralda. Kobieta poznała 25-latka przez przypadek. Zobaczyła go po drugiej stronie i pomyślała, że jest całkiem sympatyczny. Postanowiła więc do niego podejść i się przedstawiła. Zaczęli rozmawiać i wkrótce zdali sobie sprawę z tego, że w zasadzie całkiem fajnie ta rozmowa przebiega i dobrze byłoby to kontynuować. Oboje byli wtedy wolni, z nikim się nie spotykali. Frankie również był ojcem, miał dwójkę dzieci, więc wspólne tematy dosyć szybko się znalazły. Do tego jeszcze mężczyzna mieszkał dosyć niedaleko. Wszystko było więc na tak. Niestety ich wspólne zainteresowania obejmowały także różnego rodzaju używki. To przy nim Shay ponownie zaczęła przesadzać z alkoholem i brać narkotyki. Frankie przez znajomych był opisywany jako miły, kochający facet z dużym poczuciem humoru. Podobno miał taką umiejętność rozładowywania napięcia poprzez właśnie żarty, które często rzucał. Wydawał się być dosyć otwarty, pogodny, towarzyski. Ale właśnie pod tą maską skrywał swoją mroczną tajemnicę, czyli upodobanie takim ostrzejszym seksem, które wiele osób mogłoby przerazić, ale nie Shay. Ją to oczywiście tylko zachęciło. Ogólnie patrząc na to, jaka była Shay, to dosyć łatwo można się domyślić, że między parą szybko zaczęły być różne napięcia, a ich relacja była raczej wybuchowa. Dużo jednak czasu spędzali w łóżku, uprawiali seks. I ta granica, na co sobie pozwalali, była coraz bardziej przesuwana. Oboje też lubili odgrywać różne role. Na zmianę raz niewolę, raz dominację, masochizm. Bawili się też nożami. Aby Frankie miał pewność, że Shay to sprawia przyjemność, ta przygotowała nawet takie pisemne oświadczenie, że zgadza się, nawet jakby spała, na to, że mężczyzna ją obudzi i będzie uprawiał z nią seks. Wręcz kręciło ją to, że w pewnym sensie zostanie wykorzystana, gdy będzie tego zupełnie nieświadoma. Ich relacja była na tyle specyficzna, że w zasadzie w pewnym sensie ocierało to już o przemoc. I trudno było powiedzieć, czy ta granica została przekroczona, czy nie. Z jednej strony oboje się na to zgadzali, z drugiej te kłótnie były coraz gorsze. Do tego dochodziła zazdrość, zaborczość, kontrolowanie. Oboje chcieli wiedzieć, z kim ta druga osoba rozmawia, pisze, czy ich nie zdradza. Często zaglądali sobie w telefon i sprawdzali, jak to właściwie wygląda. A potem podejrzewali się o zdradę i znów kłócili. Następnie uprawiali seks i za zgodą stosowali wobec siebie przemoc. Ich związek nie był długi, bo raptem kilka miesięcy, a już tak naprawdę wiele się w nim wydarzyło. Do tego Shay dalej stosowała swoje różne zagrywki, aby być w centrum uwagi. I tak pewnego dnia postanowiła usiąść z Lauren i Frankie i przekazać im bardzo przykrą wiadomość. Powiedziała, że zdiagnozowano u niej raka, a jej stan jest już bardzo poważny. I że w związku z tym będą musieli jej pomagać. Między innymi właśnie też z opieką nad jej dzieckiem. Oboje bardzo się tym przejęli, byli zdruzgotani taką informacją. Naprawdę martwili się o Shay. Nie wiedzieli jednak, że to tylko manipulacja. Że to nie była prawda.
To był jej sposób na to, aby kontrolować innych. I choć wydawało się, że w życiu Shay dzieje się dużo niedobrego, odkąd pojawił się Frankie, to jednak był pewien plus. Przestała się przynajmniej samookaleczać. Ale z drugiej strony, może w pewnym sensie, to napięcie teraz redukowała inaczej, właśnie na przykład tą przemocą w związku. Do tego jeszcze pojawiła się u niej taka fantazja, że chciałaby zostać zmuszona do seksu. Czyli jak będzie odmawiała, to żeby Frankie i tak z nią uprawiał ten seks. Przymusił ją do tego. Teoretycznie za jej zgodą z góry, ale oczywiście w danym dniu miało to nie być ustalone. I ogólnie zasada była taka, że póki nikt tego nie odwoła, to ta zgoda cały czas jakby tak wisi w powietrzu. Natomiast nie ustalili sobie żadnych zasad, słów ostrzegawczych, czy jakiegoś zdania, które by to przerywało. I potem była taka sytuacja, że uprawiali seks i nagle bez zgody Frankie zaczął uprawiać taki rodzaj seksu z Shay, który nie był dla niej komfortowy. I w zasadzie ona wtedy nie chciała tego. Powiedziała mu spokojnym głosem, że nie, że tak nie chce. Natomiast Frankie uznał, że ona jakoś tak spokojnie właśnie reaguje, nie płacze, nie krzyczy, więc może jej się to podoba. W związku z tym nie przerwał. Dopiero później, jak o tym porozmawiali, no to mężczyzna zdał sobie sprawę, że przekroczył granicę, że tak naprawdę ją zgwałcił. Ale ponieważ ich relacja była dosyć specyficzna, to nie za bardzo się tym przejął. Sama Shay też nie nazwała tego gwałtem, powiedziała, że było blisko, ale no to jeszcze nie było to. Więc tak naprawdę na tym zakończyli rozmowę o tym. Do tego wszystkiego kobieta jeszcze nagrywała ich seks. Właściwie nie mówiła po co, tak dla siebie to robiła. Miała na stałe zainstalowaną kamerę w sypialni i często właśnie ją włączała i nagrywała to, co działo się między nią a Frankiem w łóżku. Potem te nagrania trzymała na laptopie i montowała ich fragmenty. Jeśli chodzi o te sztylety, to zawsze jakiś trzymała pod poduszką. I gdy była pytana po co, czy chciałaby na przykład kogoś zaatakować podczas seksu, to odpowiadała, że nie, że to jest do obrony, jakby ktoś na przykład wtargnął do jej domu. Tak mniej więcej wyglądała ich sytuacja do czerwca 2022 roku. A potem coś się jeszcze zmieniło, coś się właściwie pogorszyło. Wzajemnie ciągle oskarżali się o zdradę. Wydawało się, że zupełnie sobie nie ufają. Frankie był przekonany, że Shay zdradza go ze swoim byłym chłopakiem, czyli ojcem jej córki. Jego zdaniem spędzali ze sobą za dużo czasu. Z kolei Shay potem oskarżała Frankiego, że ten zdradził ją z jakąś dziewczyną, którą poznał w pubie. Uważała tak dlatego, że nabawiła się jakiejś infekcji intymnej i oskarżała o to Frankiego, że to przez to, że pewnie z kimś ją zdradził i potem ją zaraził. Natomiast Shay była w tamtym momencie bardzo zła na Frankiego i chciała mu jakoś zaszkodzić, chciała mu dogryźć, dowalić właściwie. Ponieważ miała te nagrania ze swojej sypialni, jak uprawiają seks, z których tak powycinała fragmenty, że stworzyła z tego film, który wyglądał, jakby ktoś ją krzywdził. I miała właśnie taki plan, że ona ten film pokaże i oskarży Frankiego o to, że została przez niego zgwałcona. Ponieważ u nich to była trochę taka wybuchowa mieszanka, to ostatecznie tego nie zrobiła. Chwilę później już znowu było między nimi dobrze, się dogadywali, a potem znowu się kłócili i tak w zasadzie w kółko. Ale miesiąc później, w lipcu, jakoś tak w połowie, Frankie znalazł dowód na to, że Shay ponownie spotyka się ze swoim byłym chłopakiem. Przejrzał jej telefon, jak to miał w zwyczaju, i wtedy zobaczył ich SMS-y, w których pisali o seksie. To zdecydowanie wyprowadziło go z równowagi i postanowił skonfrontować się z Shay. Był tak wściekły, że chciał uderzyć kobietę, ale ostatecznie wyładował się na ścianie. A potem wyszedł z jej domu i nie chciał z nią rozmawiać. I tak minęły 2 dni.
Tak się jakoś złożyło, że córka Shay była u swojego ojca, więc Shay była sama w domu. W domu jeszcze oczywiście była Lauren, ale wiadomo, w innym pokoju. I jak tak Shay była sama, to uznała, że odezwie się do Frankiego i może zaprosi go na noc. Mimo, że ostatnio im się nie układało i się pokłócili, to chyba oboje chcieli wyjaśnić tę sytuację, więc Frankie jak najbardziej się zgodził i wkrótce pojawił się w domu Shay. Wkrótce mężczyzna przyszedł, rozmawiali, wypili trochę alkoholu, ale ta rozmowa ponownie przerodziła się w kłótnię. Atmosfera była już bardzo napięta, do tego Frankie poczuł, że alkohol na niego wpływa. Zrobił się senny, więc poszedł do łóżka Shay i tam zasnął. Kobieta też już była senna, ale jeszcze nie na tyle, żeby się położyć. Postanowiła skorzystać z okazji i wzięła telefon Frankiego, aby go przejrzeć. Wtedy też dostrzegła wiadomości, które pisał jej zdaniem z jakąś 13-letnią dziewczynką. To nią potwornie wstrząsnęło. Nie pochyliła się nad tym dłużej, nie sprawdziła dokładnie swoich przypuszczeń, po prostu wysnuła wnioski, że Frankie pisał z dzieckiem. A ona, która w przeszłości sama padła ofiarą jako dziecko wykorzystania seksualnego, nie mogła tego mu przepuścić. Była naprawdę wściekła i ze względu na to, co ją spotkało w przeszłości i to, jak obecnie wyglądało jej życie i to, że nie mogli dojść do porozumienia z Frankiem, to wszystko sprawiło, że po prostu kipiała złością. Bo nie dość, że w jej głowie Frankie ją zdradzał, to jeszcze z dzieckiem. Jak się później okazało, tak naprawdę nie była to 13-latka, tylko 17-latka. A gdy Frankie się dowiedział, ile ma lat, to od razu ją zablokował. Tego jednak Shay nie zauważyła. Targana wściekłością sięgnęła po nóż, a następnie niewiele myśląc, zaczęła zadawać ciosy śpiącemu mężczyźnie. Według jednych źródeł było to 17 ciosów, według innych 22. W każdym razie na tyle dużo, by mężczyzna zmarł. 17 lipca 2022 roku, około godziny 5 nad ranem, Shay wysłała SMS-a do swojej przyjaciółki Vicky. W tym SMS-ie poinformowała ją, że właśnie oficjalnie zerwała z Frankiem. Napisała też, że było to emocjonujące rozstanie i zaraz po nim mężczyzna wybiegł z jej domu. Chwilę później na wyświetlaczu Vicky pojawiło się połączenie wideo przechodzące. Dzwoniła Shay. Wtedy też przyjaciółka powiedziała jej, że musi jej coś pokazać, ale ta ma jej obiecać, że nikomu o tym nie powie. Gdy Vicky się zgodziła, od razu tego pożałowała. Shay odwróciła kamerkę tak, aby pokazać widok z jej pokoju. Wtedy oczom Vicky ukazało się martwe ciało Frankiego. Leżało na workach foliowych i było przykryte kołdrą. Widać było wiele ran ciętych, wszędzie była krew. Shay wydawała się jednak niewzruszona. Przybliżyła kamerę tak, że widać było ranę ciętą na gardle mężczyzny. Powiedziała Vicky, że dowiedziała się, iż mężczyzna ją zdradzał i to z 13-latką, a wtedy wpadła w furię. Teraz jednak nie wydawała się przejęta, wręcz przeciwnie. Brzmiała, jakby była dumna z tego, co zrobiła. Momentami chichotała i się śmiała. Mówiła Vicky, że ma wszystko pod kontrolą, że teraz właśnie sprząta mieszkanie i że zamierza tak to przedstawić, że Frankie sam odebrał sobie życie z powodu depresji. Co było dosyć zaskakujące, jak na to, jakie miał obrażenia. Raczej trudno byłoby kogokolwiek przekonać, że ktoś w ten sposób odebrał sobie życie. Po co Shay wysłała tego SMS-a o rozstaniu? Uznała, że będzie to jej alibi. W końcu naoglądała się tyle tych dokumentów, że wiedziała, że o nie musi zadbać. Po skończonej rozmowie Vicky nie wiedziała, co robić. Była roztrzęsiona. Uznała jednak, że nie może tak tego zostawić i zadzwoniła na policję. Wkrótce opowiedziała śledczym wszystko, co wiedziała. Jak się później okazało, już tak naprawdę pierwszy cios był śmiertelny, więc następne nie były potrzebne do tego, aby mężczyznę zabić.
ale Shay dźgała jak szalona. Dopiero gdy zorientowała się, że Frankie się nie rusza, przestała zadawać kolejne ciosy. Z gardła usłyszała też jakieś bulgotanie, co upewniło ją, że mężczyzna umiera. Potem zaczęła analizować, co ma zrobić dalej. I tak ułożyła sobie w głowie plan. Wysłała tego SMS-a, zapewniła sobie alibi. Napisała też SMS-a do byłego chłopaka, czy chciałby z nią spędzić wieczór. W jakim celu? Tego nie wiadomo. Może jego też jakoś chciała w to wplątać. Może liczyła, że w ten sposób zapewni jej potem alibi. W międzyczasie poszła też do Loren. Zapukała do jej pokoju i postanowiła przekazać jej, co właśnie zrobiła. Ponieważ, jak już wcześniej wspominałam, Loren była jej bardzo oddana, to zdecydowała się jej pomóc. Musiały się jakoś pozbyć ciała, posprzątać miejsce zbrodni. Uznały, że chyba pochowają go w ogrodzie. Wyciągnęły kilka worków, przyniosły ciało na ten worek, następnie zaczęły sprzątać. Shay dobrze wiedziała, co robi. W ten sposób też chciała wpakować Loren w kłopoty, bo potem zaczęła ją szantażować, że teraz musi sobie zdawać sprawę z tego, że jest współwinna, skoro jej pomaga. Liczyła, że to sprawi, że Loren się nie wygada. Gdy już wstępnie posprzątały, a ciało jeszcze leżało w pokoju, zdecydowała się zadzwonić do Vicky. Chciała się pochwalić? Trudno powiedzieć, ale zdecydowanie była w dobrym nastroju. Nie przewidziała jednak, że nie może tak ufać Vicky jak Loren, że nie ma na nią takiego wpływu i że to właśnie Vicky na nią doniesie. Więc w momencie, gdy już było w miarę posprzątane, ale jeszcze ciało znajdowało się w jej pokoju, do drzwi zapukali policjanci. Shay otworzyła im w różowym szlafroku, paląc papierosa. Od razu policjanci wyczuli ostry zapach wybielacza. Przekazali informację, że doszło do nich, że w domu popełniono zbrodnię i że chcieliby zweryfikować to zgłoszenie. Shay wpuściła ich do mieszkania i nie trzeba było wiele czasu, aby policjanci natrafili na ciało Frankiego. Właściwie była to sytuacja, z której Shay nie miała jak się wybronić. W związku z tym obie kobiety zostały zatrzymane. Następnie zabrano je na komisariat, gdzie miały złożyć wyjaśnienia. Shay w zasadzie uznała, że nie będzie zaprzeczać temu wszystkiemu. Od razu przyznała się do winy, ale dodała, że było to w samoobronie. Opowiedziała historię o tym, jak to w nocy wdali się w przepychanki, była kłótnia i pojawiła się przemoc. Więc Shay musiała się obronić i w związku z tym doszło do tego, że zabiła Frankiego. Dopiero później wyznała, że tak naprawdę do tej zbrodni popchnęło ją to, że przeczytała wiadomości, jakie Frankie pisał jej zdaniem z 13-latką. W zasadzie wersja o samoobronie nie miała prawa przejść, zważywszy na to, jakie Frankie miał obrażenia i że w zasadzie Shay nie miała żadnych, to nie wyglądało na to, że między tą dwójką doszło do jakiejś przemocy. Oczywiście była przemoc względem Frankiego, ale Shay nie miała żadnych obrażeń. Dużo śledczym wyjaśniła też sama Loren. To ona przedstawiła historię ich przyjaźni i to, jaka Shay jest. Że nią manipulowała, że zastraszała, że nią rządziła, kontrolowała. Że się właśnie często kłóciła i nie miała żadnych granic. Mimo że Loren wyjawiła śledczym prawdę, to jednak nie uchroniło jej to przed zarzutami. Ona również została później pociągnięta do odpowiedzialności. Shay liczyła jednak, że ma pewnego haka na Frankiego, a mianowicie chodziło o ten film, który zmontowała. Liczyła, że jak pokaże, jak Frankie właśnie ją wykorzystał, to śledczy spojrzą na nią łaskawszym okiem. Ale też właśnie szybko udało się ustalić, że to wideo zostało zmanipulowane, że wcale tak to nie wyglądało. Do tego zarówno Loren, jak i Vicky zeznały później w sądzie, że Shay powiedziała im, że zabiła Frankiego, gdy ten spał. Więc to tym bardziej wykluczało wersję o samoobronie. Podczas procesu na jaw wyszły wszystkie szczegóły dotyczące życia pary, ale także tego, jakie zainteresowania przejawiała Shay. Więc między innymi o tym, że pasjonowała się tematyką kryminalną,
że imponowali jej seryjni mordercy, że właśnie miała ich portrety na ścianie, że lubiła BDSM i była wybuchowa. Prokurator poinformował, że kobieta starała się wykorzystywać wiedzę z seriali i dokumentów opowiadających o seryjnych mordercach i prawdziwych zbrodniach i w ten sposób chciała ukryć swoją winę. Przedstawiała się też jako ofiara przemocy seksualnej i w tym celu właśnie przygotowała to nagranie, na którym tak to wszystko zmontowała, żeby wydawało się, że jest gwałcona. Po zbrodni natomiast obmyśliła fałszywe alibi i wymyśliła narrację, którą przedstawi innym. Shay do końca nie przyznawała się do winy i twierdziła, że działała w samoobronie. Na pytanie, dlaczego w takim razie powiesiła sobie na ścianach seryjnych morderców, powiedziała, że dla niej to była forma sztuki. Mówiła, że chciała, żeby jej sypialnia była zupełnie inna i szokowała ludzi. A noże traktowała jako dekorację. 17 lutego 2023 roku zapadł wyrok. Proces trwał łącznie 5 tygodni. Sąd uznał, że Shay jest winna morderstwa. W związku z tym groziło jej dożywocie. Gdy ława przysięgłych odczytała wyrok, Shay się tylko uśmiechnęła. Kobieta, która wcześniej nazwała siebie mroczną i pokręconą, nie przekonała ławników do swojej wersji. Ostatecznie została skazana na dożywocie z możliwością zwolnienia warunkowego po 23 latach. Sędzia określił zbrodnię, którą kobieta popełniła, jako zbrodnię z namiętności. Zasugerował, że nie jest morderczynią z zimną krwią. Dopiero na sali sądowej Shay dowiedziała się, że dziewczyna, z którą rozmawiał Franki, miała 17 lat, a nie 13. Ale nie wydawało się, że zrobiło to na niej jakiekolwiek wrażenie. Po zakończeniu procesu policja udostępniła zdjęcia z jej sypialni, na których widać było właśnie noże, siekierę, różne książki czy regał w kształcie trumny. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie i czy uważacie, że zapadł słuszny wyrok w tej sprawie. Z góry dziękuję za wasze komentarze, dziękuję za udostępnienie odcinka, łapki w górę i subskrypcję. Bardzo, bardzo, bardzo też wszystkim dziękuję za udostępnienie Spotify Wrapped. Było mi niezmiernie miło widzieć, że mnie słuchacie, że często nawet byłam na pierwszym miejscu, więc to dla mnie zawsze taka wisienka na torcie. Trochę takie małe święto podcastu, kiedy właśnie tak czuję, że moja praca komuś się przydaje. Bardzo wam też dziękuję za te wszystkie wiadomości, które potem pisaliście, że właśnie mnie na przykład codziennie słuchacie, że sobie nie wyobrażacie bez mojego głosu zasnąć. Fajnie coś takiego przeczytać, bo wtedy człowiek wie, po co to robi. A jednak robię to przede wszystkim dla was właśnie, żebyśmy się mogli słyszeć jak najczęściej. I cieszę się, że ktoś z tego korzysta. Dziękuję też wszystkim, którzy mnie wspierają na YouTube czy Patronite, a zwłaszcza patronom. Przemysławowi, Magdzie i Annie. Myślę też, że w grudniu spotkamy się na jakiegoś live'a. Podejrzewam, że bliżej końca roku dam wam jeszcze znać, jaka to będzie data. Więc jeśli chcecie się ze mną spotkać online, to będzie mi bardzo miło. Myślę, że będę też podawała informacje na Instagramie i znajdziecie mnie tam, wpisując kryminalne. A teraz bardzo wam dziękuję za wysłuchanie. Życzę wam zdrówka, bo teraz taki trochę nieprzyjemny sezon. Mnie już zmogło, to mam nadzieję, że chociaż wy się trzymacie. A zatem życzę dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.